Dzień dobry, drodzy Państwo. 27 lipca dzisiaj mamy. Paweł jest tam chyba w stoi, wygrywa filmy. Ja tutaj przyszłam dzieci trochę dopilnować na placu zabaw. Właśnie rozmawiałam z babcią, tutaj potrzebujemy paru rzeczy jeszcze. Przy tak przedłużającym się pobycie to sporo rzeczy nam brakuje. No, o czym mówiliśmy już wiele razy. Może oczywiście nie jest to niezbędne, bo byśmy sobie dali radę z tym, co jest, tylko trzeba prać częściej, ale właśnie byśmy mieli to było łatwiej. To już idzie, to dobrze. Dzieciaki się tutaj jeszcze chwilę zabawią i idziemy zaraz... pochichrają. Idziemy zaraz na równie chyba. To no co? Ja. No ja to jestem gotowy w sumie. No to idziemy. Coś nagrywasz, dogrywasz? No coś tu sobie nagrywam. Dziewczyny jakieś panieńskie chyba mają. Wszystkie na czarno, jedna na biało poszła. Z koroną na głowie to chyba świadczy o jednym. No to jak startują teraz o tej porze, to wieczorem już może być game over. A może to są twarde zawodniczki, nie wiesz tego. Może stosują różne środki dopingujące? A ja nie wiem. Kto wie, kto wie. Co one tam stosują za środki. Proszę bardzo, jak się towarzystwo pięknie bawi. Nie, Klara, nie. Ale co się klei? Co się klei? Jest taki, żeby nie spać z niego. A, że się jest taki przyczepialski. O, sprawa, gdzie jest Jane? No bo jest gorąca ta zjeżdżalnia, to chyba. No nie wiem, gdzieś pójdziemy zaraz, zobaczymy gdzie, czy na lody teraz, czy później. Coś tu się zaraz wymyśli na pewno. Chodźcie, poleżymy sobie trochę na tych, na równiach. No to, dzisiaj, dobra, to idziemy na równiach. Dzisiaj ogłaszamy dzień... Nie, właśnie poleżymy na równiach, bo dzisiaj tam jest super widok i jest gorąco, nie chce nam się nigdzie chodzić. Ale też słucham? Chciałam powiedzieć, że... No dobrze, to huśtaj się. Po kilku dniach aktywności takich, to jakichś, nie takich znowu dużych, no ale jakichś, dzisiaj przyszedł dzień na lenistwo. Co nie ma, Nuda? Czyli lenichujemy. Może. Co? No co, ty na tym? O. Ja też chcę. No nie, Klara, nie da się wszyscy razem. Klara! Klara, no co ty? Jezu. Jeszcze Władka tam sadzi się gdzieś. Nie chcę tego rozwalić. Dobra, lecimy czy nie? Idziemy? Chodź, Wadziulo. Zostajemy tutaj. O Jezu. W zeszłym tygodniu też w sobotę była taka dobra pogoda, pamiętasz? W zeszłym tygodniu o tej porze? No, nie pamiętam. Basen i sale zabaw dla dzieci. O, to teraz mamy za basen i sale zabaw. Jeśli chodzi o to oświetlenie na balkonach, to jest wszędzie widzę ten sam problem. Włącza się to światło w mieszkaniach razem ze światłem takim, no jednym ze świateł w domu. I przeważnie, nie Paweł? Jak się włącza to światło przy tarasie, przy balkonie, to od razu się włącza hurtem to na zewnątrz i bardzo często w dzień ludzie wychodzą, nie wiedząc nawet o tym, że zostawiają zapalone i to światło tak na okrągło jest włączone. No i to często widać na tych balkonach, że to tak jest. Właśnie. No taka dygresja w ogóle. Niezwiązana, pewnie mało interesująca. Ale tak właśnie pomyślałam, dobra. To co, idziemy? No fajnie się wychodzi, tak nie za szybko. No nie? To zaraz się okaże, że to pranie się skończy. No właśnie, tak się okaże. Możemy iść. Tak? Naprawdę? A która jest dokładnie godzina teraz? 13.30, tam wychodziłem, to 40 minut zostało, ale to pewnie jest więcej, nie? Nie, no dobra, chodźcie, przyjdziemy się i wrócimy za godzinę, czy co? No. O, Władek pierwszy. Ale czemu go kopiesz? Ja też się to zrobię kiedyś. Aha, no świetnie. Ja do ciebie chodzę. No już, dogadamy. Już mają ustawiony konflikt na przyszłość po prostu. Fok, fok, fok.
Co ty robisz, Klarunia? Nie wiem. Dobra. Idziemy? Ja tu powysyłałem wszystko, co trzeba. Ostatnio wysyłam linki do filmów, bo to chyba ludziom bardziej pomaga, żeby zobaczyli, takie obrazowe bardziej, no. W apartamencie i na placu zabaw, na salce. Tylko chyba nie mamy filmów z każdego apartamentu, nie? Mamy. Już z każdego mamy? Zrobiłem, no, z każdego. Aha, to już tym lepiej, nie? Mamy, teraz mamy z nowego placu zabaw, bo jest teraz uzupełniony tam o te dwie huśtawki. Tak jest. No, z tego placu to dużo mamy. Gniazdo i teraz mamy odświeżony, no w sumie nowy plac zabaw w środku. No tak, nowy. Klimatyzowany. Super pomysł. Jest ulepszony ten, no, ten zjazd. Tylko przy tej okazji to chciałabym... To wszystko jest, słuchajcie, przeszklone z basenem, więc można się widzieć. Chciałabym zaapelować do rodziców, bo widziałam już takie przypadki, żeby może jednak stosowali się do zapisów w tych instrukcjach korzystania z salki i jednak mokrych dzieci w mokrych strojach nie wpuszczali w te kulki, bo ostatecznie myślę, że robi się z tego po prostu siedlisko. Wtedy, wiecie, no, brudu, nie? No i w dobrym tonie zarazków. Przed wejściem do basenu zrobić prysznic. A to jest inna sprawa, tak. No ale już widziałam takie przypadki, że dziecku się zamarzyło wejść w kulki, kiedy było w basenie. No więc cyk, wychodzi się z basenu, idzie się w mokrym stroju na te kulki, a potem z powrotem wszystko wraca się do basenu. Wtedy, tak. Nie, no. Dobra, no to nie ważne. Nie zalecamy nie takich rozwiązań. O to mogłam też wyprać. Wyprać? No. Spokojnie. Co ty robisz? Zaraz byśmy to robili. Ale co to jest? Skąd ty wiesz, co to jest? Dlaczego to ruszasz? Chodźcie, idziemy stąd. Idziemy. Już. Idziemy. Co ty mówiłeś do mnie, Paweł, przez chwilę? No, coś... A nie, nie wiem. Mówiłam... A nie, nie wiem. Żeby było pachnące i czyste, no dlatego. My się nie zrozumiemy w tym temacie w ogóle, chyba nigdy. No dobra, idziemy. Trzymaj się.